Halo, halo, hej, cześć, dzień dobry wieczór, ja jestem Edwin. Witam was po dość długiej przerwie, przeładowanej paroma rzeczami, o których za chwilę w ostatnim, tak, przerwałem nagrywanie na odcinku ostatnim, finałowym. Tylko jeden odcinek został do skończenia całego medium i wtedy mogłem ewentualnie zrobić przerwę, ale nie, o tym też za chwilę. W każdym razie w ostatnim odcinku z gry Medium. Gdzie poprzednio opowiadaliśmy sobie nasz stary dom, który spłonął i o mało my w nim również nie spłonęliśmy. I w każdym razie powiedzieliśmy sobie, poteleportowaliśmy się między wymiarami przy pomocy lustrzanego wymiaru, jak ja to określiłem. Ponieważ tak było mi to najwygodniej, miało to jakiś taki wymiar, nazwijmy to sens. I najzwyczajniej w świecie otworzyliśmy przejście za lustrem do piwnicy, gdzie jest schron jakiś tam przeciwatomowy, z którego musimy się teraz oczywiście, jakżeby inaczej, wydostać. W każdym razie, jako że dawno nie było odcinka, to mogę teraz z czystym sumieniem powiedzieć. Jeśli tego wszystkiego nie pamiętacie, możecie sobie nadrobić w prawym górnym rogu ekranu, gdzie macie karty, które z poprzedniego odcinka odeślę. A ja już nie gadam, tylko robię taktyczny speedrun całej tej sekwencji. I mimo tego, że nikt nie pytał, nikt nie potrzebował, nikogo to nie interesowało, to ja jako że no, obecną chwilę za bardzo nie mam o czym gadać. Jako że aktualnie nie mam za bardzo czym gadać, to sobie pogadam na temat tego, z jakiegoś to powodu niby nie było odcinków. Mimo że, jak mówiłem, nikt nie pytał, nikogo to nie interesuje, no one fucking cares. W każdym... A właściwie w sumie, skoro nikogo to nie interesuje, to po co mam to mówić? Chociaż może to mi będą jakieś osoby, które to interesuje. Ale z trzeciej zaś strony, po co sobie interpretować, że może go się będzie interesować i po prostu będę gadał na rzeczy, na temat, które absolutnie nikogo jednak faktycznie nie będzie interesowało. I stracę tylko ewentualnie czas i siły gadotwórcze, nazwijmy to. Otworzę sobie od razu drzwi, bo czemu by nie, będą mi potrzebne za chwilę. I tu mamy, co mamy notatkę, z tego co pamiętam. Natknęliśmy się na to miejsce, myśleliśmy, że to tylko jakiś stary niemiecki bunkier. Kilka korytarzy, może trochę przeterminowanego zaopatrzenia. Dlatego nie później wiedzieliśmy, że pan Hitler w ząbek czesany musiał mieć wobec tego miejsca wielki plan. Rozległ system podziemnych tuneli, wzmocnione betonowe ściany, na bogato. To nie szykował sobie leśną rezydencję na wypadek, gdyby rasa panów jednak wymiękła. Kołuchy zrobiły to, co potrafiły najlepiej, ukradły bazę dla siebie. Chcieli przerobić on na pełnoprawny schron przeciwatomowy, wyposażyli go nawet w sieć elektryczną. Plany pokrzyżowały im LRP. Minął miesiąc, ja i tak nie umiałem czytać, tak nie umiem czytać nadal. Plany pokrzyżowała im masakra w Niwie. Na szczęście dla mnie o schronie wiedziało niewielu, a ja dopilnowałem, aby tak pozostało. O ile wiem, większość ludzi, którzy o nim wiedzieli, zginęła w masakrze. Nie nazwałbym tego szczęściem w nieszczęściu, no ale... Jeśli zrobi się gorąco, będziemy mieli gdzie się przyczaić. Bardzo fajnie, bardzo miło. Tutaj mamy oczywiście pompy wodne, mamy instrukcję, jak te wszystkie pompy działają. Co jest im potrzebne, czego nie potrzebuje, jak to wszystko przetransportować, ale ja tego czytać nie muszę, ponieważ robiłem tą sekwencję trzy razy. Trzy razy? Tak, trzy razy! God fucking self! I w sumie, jako że i tak teraz nie będzie nic innego oprócz takiego przeklikiwania się z miejsca na miejsce. Gadamy, nie pamiętam, gdzie było zasilanie i co, jak się je robiło. Czy ja je będę pamiętał? Czy ja go nie będę pamiętał? Hold up. Wiem, gdzie to jest, ale chyba nie wiem, jak skąd to wziąć. A może i wiem. Wiem. Dobra, nieważne, wiem. Anyway, koniec końców chyba jednak sobie pogadam, czemu nie było odcinku. Mianowicie, pierwszy raz, kiedy 11 odcinek albo 12. W każdym razie poprzedni odcinek, który się przesunął bodajże... Spoko, nie ma problemu. Twoja druga połówka sobie na szczęście się przejdzie bez problemu. Przedostatni odcinek, który się pojawił ogólnie z opóźnieniem chyba bodajże 4 dni zamiast 2. Pojawił się z opóźnieniem z prostego powodu, mianowicie podczas nagrywania tego finałowego odcinka właśnie wyłączyło mi system. W sensie wywaliło mi blue screen, a system się zresetował. I jak to niestety bywa w przypadku Axiona, którym nagrywam, on nie za bardzo lubi, kiedy system się wykrzacza. Kiedy system się wykrzacza, wykrzacza się również całe nagranie, którego się odzyskać na zwyczajnym świecie nie da. Choćbym się starał, choćbym próbował, choćbym nie wiem co zrobił, choćbym ruszył niebo a ziemię. A dobra, okej, dobra.
Choć ruszą niebo, a ziemi, nic z tego nie będzie i ja na zwyczajnym świecie nie odzyskam tego zapisu. Trudno. Wtedy potrzebowałem chwileczkę odreagować, bo mnie jasna cholera wzięła i strzeliła. No i oczywiście, jako że mnie jasna cholera strzeliła, to żeby też nie ryzykować, że mnie drugi raz tak się stanie i mnie jasna cholera strzeli, to będę musiał najzwyczajniej w świecie wziąć i... Będę się najzwyczajniej w świecie wziąć... Looks like both retention tanks are closed off. Maybe I could get down there and open them manually. Hold up. Jako żeby się sytuacja nie powtórzyła, żeby mnie by coś do jasnej cholery strzeliło, czego bym nie chciał, żeby się stało, to musiałem na wszelki wypadek... O, jest i człapacz. Znaczy właściwie paszcza. Właściwie tak zwany przeze mnie cimur. Not for me. Where would you be? Byłaby ze mnie wesoła skwarka. Bad shots. Touched. Dead. You owe me. Nic ci nie jestem winna, winien. Shut the fuck up. Nie trój mi dupy i weź się ode mnie odwal. W każdym razie, zazwyczaj jest tak, że jeśli mi się wykracza system, to mi się system wykracza z jakiegoś konkretnego powodu, który się wyuczyłem podczas tam trzech, czterech lat do tyłu, może, nie, dobra, trzech, czterech lat, powiedzmy dwóch, trzech lat, nazwijmy to, do tyłu. Nauczyłem się, że kiedy system mi się wykrzacza, co jest dosyć niezbyt częstym wydarzeniem, wykrzacza się z powodu tego, że procesor nie wyrabia. Procesor nie wyrabia, ponieważ jest coś nie tak z chłodzeniem. Czy jest za słabe? Nie wiem, czy po prostu za dużo, czy procesor jest za słaby i za bardzo się grzeje i chłodzenie, które posiadam aktualnie, wymięka. Jest taka szansa, nie wykluczam, może tak być, jak żeby inaczej. No i jest tak, że musiałem na szczęście otworzyć cały komputer, wyciągnąć chłodzenie, wyjąć procesor, wytrzeć pasę termoprzewodzącą. Never enough. Never fall, never born. Worn out, rag. You cut from the same cloth. Skończyłeś? Super, dzięki. Musiałem później, trzeba było tą pasę później nałożyć i cały ten komputer skręcić. Spoko, roboty niedużo, jasne. Można to było zrobić w godzinę, półtorej. Nie ma sprawy. Tylko problem polega na tym, że gdyż ponieważ... To już się całe zapchało? Okej, to już się całe zapchało, dobra, spoko. W takim razie przelejmy sobie teraz wodę stąd. Tylko, że troszeczkę ja nie mam aktualnie czasu, żeby tak się aż tak bawić z komputerem, więc musiałem poczekać sobie na weekend, żeby móc sobie na spokojnie ten komputer rozebrać, pobawić się nim, etc., etc. No i dobra, zrobiłem co miałem zrobić, wszystko ładnie, pięknie, nagrałem, złożyłem, działało, spoko, przysiadłem, nagrałem kolejny odcinek, skończyłem, fajnie, odcinek nagrany, zacząłem nawet nagrywać Cyberpunkę na zapas. Perfekto, wszystko ładnie, pięknie. No i potem zjebałem. No i na zwyczajnie świecie wziąłem i zjebałem. Hello, Nick. Nie, dzięki. Podziękuję, naprawdę, podziękuję. Agent Cutters to the rescue. Zjebałem, mianowicie jak zjebałem? Otóż zjebałem w sposób następujący. Pozdrowiłem sobie, że troszeczkę przeczyszczę sobie dysk C, dysk systemowy. Ponieważ miałem naprawdę sporo niepotrzebnych rzeczy w folderze lokalowym. No i pousuwałem parę rzeczy. I się chyba okazało, że usunąłem o jedną rzecz za dużo, która spowodowała, że najzwyczajniej w świecie nie działały mi gry. Nie działały mi żadne jakieś takie bardziej ważniejsze, potrzebne mi programy. I nie wiem co usunąłem, czy usunąłem jakiś sterownik, czy usunąłem jakiś kodek. W każdym razie coś też, że nie chcecie usunąłem. I nie wiedziałem co, nie wiedziałem jak to przywrócić, nie wiedziałem co usunąłem, nie wiedziałem co musiałem przywrócić, co musiałem zainstalować, co musiałem wgrać, etc. Spędziłem nad tym chyba ze 3-4 godziny. Donuts. Some dolls to play with.
Such pretty things to wear. Lillian. Francis. Nurse Ursula. She was insatiable. Ja jestem ciekawy, skąd on tak człapał sobie dookoła. Get away! But they don't last. They never last. But you will. Won't you? Może wytrzymam, może nie wytrzymam. Ty się o tym nie dowiesz. No i tak, anyway, jak mówiłem, coś usunąłem, nie mogłem tego wgrać z powrotem, więc co trzeba było, co musiałem zrobić? Musiałem postawić na nowo system. Spoko, miałem podzielony komputer na dwa systemy, ósemkę, z której korzystałem na co dzień i dziesiątkę, której potrzebowałem na potrzeby gier, które zostały tworzone na dziesiątkę. Czyli Avengers, Cyberpunk, Medium, etc., etc. Wszystko ładnie, pięknie. Chodba, bo nie tak to zrobiłem jak powinienem. Muszę to przerzucić tutaj i przerzucić się później na lewo. No i tak, postawiłem sobie na nową ósemkę, wszystko ładnie pięknie działa, tylko pojawił się pewien problem. Podczas formatowania partycji skończyło się na tym, że usunąłem jakąś podpartycję, która odpowiadała za podział systemowy, czyli to co jak się uruchamia komputer, to wyskakuje wam templetka, czy chcecie odpalić system 8, czy chcecie odpalić system 10, czy jakiś tam inny system, który posiadacie. No i ja usunąłem, no i już stwierdziłem, że dobra, kurra, nie będę teraz stawiał drugiego systemu, tylko po to, żeby mieć tą przekładkę. No to po prostu, dobra, i tak musiałem ponownie zainstalować system, ale dobra, mówiłem, dobra, skoro tak stawiam system od nowa, to postawię sobie 10 taką ogólną, niech stoi ta 10, niech ona będzie, niech ona działa. I niech po prostu ona mi służy jako tak. Swoją drogą jest chyba, ponieważ coś jest tak z drugim monitorem. Ja po prostu muszę włączyć komputer i go zrestartować, żeby mi działał monitor. Ale to jest nieważne, to jest mały problem. No i jako, że miałem po prostu miałem to na dwóch różnych, na systemie na dwóch różnych dyskach, no to stwierdziłem, że skoro już postawiłem sobie drugą dziesiątkę, tak dla samego siebie, no to druga zapasowa dziesiątka do gier mi nie będzie potrzebna, oto ją wywalę. No to sformatuję sobie tą partycję, którą sobie podzieliłem pod tą dziesiątkę. I po prostu połączę sobie tą partycję z dyskiem, którego używałem wtedy. Ogólnie wszystko ładnie, pięknie, partycja usunięta, tylko że jak ją włączyłem, to w tym momencie zjebałem. No more hope. No more shame. Never again. Ja w ogóle ciekawe jest, ja męczyłem się chyba z 10 minut kombinując nad tym, jak ja mam go do cholery wyminąć. A to było dużo prostsze niż się mogło wydawać. Wystarczyło, że tak, odpalam sobie tą naszą koleżankę. Wbijam się tutaj, wyciągam go do samego końca. Coś się zepsuło. Nie siadło. Miałem wrócić do swojego ciała, ale coś nie siadło. Coś się zjebało. No i w każdym razie, w chwili kiedy już pozbyłem się systemu tego zapasowego, to chciałem połączyć partycję z powrotem pod dysk, z którego ją odłączyłem, czyli ją po prostu podzieliłem. No i zamiast ją scalić, tą partycję, ją kurwa sformatowałem. Sformatowałem sobie cały jebany terabajtowy dysk. No ja pierdolę. Ale dobra, spoko, ja na tym dysku nie miałem nic, tak naprawdę nie miałem nic ważnego. Z wyjątkiem nagranych tam czterech filmów, czyli dwóch jednego odcinka finałowego Medium oraz trzech zapasowych odcinków. Oraz trzech nagranych na zapas odcinków z Cyberpunka. Ale dobra, przeżyję. Nic się nie stało. Znaczy dobra, stało się, bo mi już kurwica wzięła. Ale okej, spoko.
oprócz tego nie wiem, jakoś tak naprawdę nic ważnego, że odkładam jeszcze paru rzeczy do szkoły, które tam bez problemu zyskałem z e-maili, etc., z dysków różnych. Także to nie było absolutnie nic strasznego, tam nie wiem, wywaliłem sobie może tak powiedzmy 300 gigabajtów, ze 2-3 gry powiedzmy, i tam, no to 4 filmy, tam ze 2-3 gry wywaliłem i wywaliłem sobie coś jeszcze, no wywaliłem sobie te rzeczy szkolne, które musiałem montować na zajęcia. Ale dobra, mech, przeżyję, trudno. Tak jak mówię, rzeczy szkolne, które były mi najbardziej potrzebne, odzyskałem. Jakoś tak nawet bez większego problemu, wywaliłem bezpiecznik, spoko, jak sobie wywaliłem dysk. Odzyskałem te rzeczy szkolne, tam powiedzmy w jakieś 10 minut, tak naprawdę wystarczyło pobierać sobie z Teamsów i z maila, tam, które tam powysyłałem gdzieś tam, gdzie niegdzie. Nie, nie odzyskałem chyba jednego filmu, który tak naprawdę był jednym wielkim shitem i go po prostu nienawidzę, więc mała strata. Podsumowanie tego, co przekreślone, wiem, wydaje mi się, że wiem. Moce pochodzą z tego samego źródła, ale przejawiają się w różny sposób. Ona zdaje się istnieć w dwóch miejscach, zupełnie jakby jej umysł znajdował się jednocześnie w dwóch ciałach. Dla niej to, co dzieje się w jednym miejscu, wpływa na drugim. Czy dostrzega granice rozdzielające te miejsca, a może oba są dla niej jednym i tym samym? Któż to wie. Nowa hipoteza, śmierć osłabia zasłonę między światami, więc umysł noworodka nigdy się nie podzielił. Czy to ma sens? Chyba. Na swój dziwny, popieprzony sposób. No i tak, jak mówiłem, odzyskałem sobie, co miałem odzyskać, poinstalowałem, co miałem poinstalować. Used to be one of my favorites. No, jakoś się nie dziwię, tylko że ciekawe jest to, mamy motyla, którym się interesuje oczywiście Marianne, tak się nazywa nasza bohaterka, już zapomniałem. I mamy cholerną ćmę z czaszką na dodatek. Przypadek? Nie sądzę. No i dobra. Spoko. Straciłem finałowy odcinek. Bywa. Nie pierwszy raz się zdarzyło, że straciłem odcinek, który muszę później nagrać po raz kolejny. Dobra, trudno. Straciłem tak naprawdę tylko połowę, ponieważ drugą połowę już tak musiałem przejść jeszcze raz, bo tak jak mówię, później był problem z komputerem. No i ładnie, pięknie wszystko. Nagrywam, spoko. Nagrałem kolejne materiały, wszystko ładnie, pięknie. No nieładnie, pięknie z prostego powodu. Nie skonfigurowałem odpowiednio Axiona i sposób, który z reguły nagrywam, czyli nagrywanie dwóch ścieżek dźwiękowych, czyli dźwięku z systemu, czyli dźwięki gier oraz mikrofon, nie skonfigurowałem tak, że po prostu nie nagrał mi się dźwięk z mikrofonu. I już na zjeszczenie świecie po trzecim fuck-upie tak mi się odechciało. Po prostu mówię pierdolę. Nie robię. Odechciało mi się. No i po prostu potrzebowałem sobie zrobić taktyczny miesiąc przerwy. Mówię, potem po trzech nieudanych nagraniach tak mi się odechciało. Tak mi się do jasnej cholery odechciało, że bardziej się nie da. Zrobiłem nie to, co chciałem, miałem to przeczytać. Sul, ty pomyślał, że to takie proste. Odrobina alchemii, trochę spirytualnej infuzji i proszę bardzo, wpływa na to, że podania ludowe jednak się nie myliły. Pomieszczenie jest gotowe i działa, naprawdę działa. Po raz pierwszy w życiu jestem sam. To kurewsko dobre uczucie. Cieszę się twoim szczęściem, stary, naprawdę. Ja już zacząłem to rozszyfrować, że to chodziło o tego Tomasa i Limbo Tomasa. I to była nasza siostrzyczka, która stworzyła ćmurę, który pewnie został od niej odcięty. No i tak po miesiącu postanowiłem, że koniec końców czas chyba najwyższy wrócić, bo trochę mi tego brakowało, szczerze powiedziawszy. Plus wychodzi za chwilę Resident, którego chciałbym nagrać. Ale co do Residenta? Pytałem się o to na grupie na Facebooku, na którą was w sumie zapraszam, macie link w opisie. Gildia Edwina i Robsona, czy tam Robsona i Edwina, już nie pamiętam, już jebać to. W sumie to właściwie jest taka bardziej moja gildia, bo Robson się opierdala całkowicie, jeba chyba na wszystko wyjebane. Czy coś mogę podnieść? Coś mogę zbadać? Absolutnie nie.
Oczywiście z tym jego wyjebaniem trochę żartuję, bo jest chłop zajęty, tak samo jak ja byłem zajęty swoim, tylko że on jest troszeczkę bardziej zajęty, ponieważ ja się trochę bardziej opierdalam niż on. Ale nie zmienia to faktu, że w sumie nawet jakby nie miał nic do roboty, to i tak by się opierdalał, bo tak już masz, on ma jakieś plany, ma jakieś rzeczy, które robi i trochę chuja z tego wychodzi. Grill Podcast, dzień dobry. Zrobiliśmy jeden podcast i kurwa drugiego już nie zrobiliśmy. No to był jego plan, to był jego pomysł, mieliśmy przygotowane tematy, mieliśmy chyba przygotowane chyba ze 20, ze 30 tematów, ale oczywiście ze wszystkiego, jak zwykle, nie skorzystaliśmy. Nagraliśmy jeden odcinek i w sumie tyle z tego było. No ale cóż, no już tak to z nim jest. Dobra, ja już skręcę sobie zapasowy, dzień dobry. Dobra, trzeba pamiętam, które to będzie. Będzie chyba po prostu to, nie, to będzie to odłączone i to. Nie to, będzie to może samo? Nie. Rekorda będzie tak i może tak? Nie, dobra, włączmy to. Dzień dobry, dziękuję. Wszystko działa. Niech stanie się światłość i światłość się stała. Perfekcyjnie. I otworzyły się drzwi. Dzień dobry. Minimalist. I nie będę dawał, że ja nie kojarzę, wiem co tu jest, wiem co tu się dzieje i kojarzę, że tu jest ta cholerna kuchnia, która była od samego początku gry. It looks pretty fresh. Someone's been here recently. Właściwie czy... To jest pytanie, które zadałem sobie poprzednim razem, właściwie dwoma poprzednimi razy. Czy pleśń może być świeża? Jeśli jest pleśń, to strzeżona już jest dosyć stara. If I find enough pieces, I might be able to get to the other side. W sensie, coś musi leżeć jakiś czas, żeby pojawiła się pleśń. Okej, spoko, pleśń może być faktycznie dosyć świeża, ale nie zmienia to faktu, że... Trochę musi to poleżeć, żeby pleśń się zrobiła. Wracając, dobra, w ogóle, bo nie dokończyłem wątku. Anyway, pytałem się was na grupie. Kurde, nie dokończę. Cisza. Tylko ja i ona. Tylko ja i ona. Czuję się dziwnie, ale dobrze. Tak właśnie powinno być. Powinienem cieszyć się tym, póki mogę. Zacząłem przenosić się wasza do hotelu, jeśli coś się stanie, nie chcę, żeby ona była w pobliżu. Wkrótce wchodzę, żeby sprowadzić go z powrotem. To wyprawa może zakończyć się tylko na dwa sposoby. Tylko wrócimy obaj, albo żaden. I zgaduję, że chodziło o to, że... Spalił się ten dom. Spalił się ten dom, ten enteryczny Tomasz został tam w wymiarze tego wilka. Tomasz i Lilian zostali tutaj, ponieważ ponieważ uwolnił się Ćmur, my straciliśmy pamięć, wylądowaliśmy pewnie w jakimś tam gdzieś tam wylądowaliśmy, gdzie nas odebrał ten nasz ten Jack, czyli ten nasz ojciec zastępczy. I Lilian oraz Tomasz zostali tutaj, żeby Tomasz mógł w jakiś sposób na pozbycie się Ćmura, obstawiam. Czy tak faktycznie było? Nie wiem. W sumie zakończenia nie pamiętam dokładnie. Nie wiadomo, czy tam było absolutnie wszystko wyjaśniane w tym zakończeniu. Dobra, tu nic nie zrobię. Weźmy sobie szkło, które sobie leży tutaj. Dzień dobry. Another one. I czy ja mogę w końcu skończyć ten wątek z Rezydentem? Dziękuję. Za chwilę wychodzi Rezydent. Jest środa. Rezydent wychodzi w piątek. Tak więc, pytałem się was na grupie i chyba dwa dni temu również nagrałem materiał odnośnie tego mojego pytania. Właśnie szybko nagrałem to moje pytanie, etc. W którym się pytałem was mianowicie czy... Co... Kurwa, jeszcze się ugryzłem w język. Co was bardziej interesuje w chwili obecnej, zaraz po zakończeniu medium? Czy chcecie zobaczyć najpierw Rezydenta, który teraz wychodzi? I potem zobaczymy, później czym ograł Cyberpunka? Czy w drugą stronę, że najpierw ogrywamy Cyberpunka, a po zakończeniu Cyberpunka nagrywamy Rezydenta. Prawie mnie dzisiaj zobaczyła, wyczułam je, nic dziwnego, muszę być ostrożniejszy, trzymać się na dystans. Przekreślone po prostu, przekreślone ja tylko, myślę o niej każdego dnia. Przekreślone myślę, wiem, że postąpiłem słusznie, zostawiając ją w szpitalu. Tak jest lepiej, lepiej dla niej. Ale wciąż myślę o tym dniu, gdy się do tego dojdzie, gdy odkryje, czym naprawdę jest, będzie zdezorientowana, przestraszona. Powinien przy niej wtedy być, pomóc jej to wszystko zrozumieć. Powiedzieć, że wszystko będzie dobrze. Nie. Poradzi sobie. Jest silna. Jak jej matka. I to jest widocznie notatka na nasz temat, że po prostu my zostaliśmy w szpitalu, ponieważ pewnie byliśmy poparzeni. I Tomasz został z samą Lilian.
Dom pogrzebowy, ostatnie pożegnanie, Jack, numer telefonu, ani się wasz. O co chodzi? Tego już nie rozpracowałem dokładnie. Ostatni kawałek lustra, dziękuję. Let's make magic happen. I tak jak mówię, jaka kolejność was bardziej interesuje po zakończeniu medium? Czy wolelibyście najpierw zobaczyć Rezydenta, który pewnie będzie miał powiedzmy te... Myślę, że tak między 12 a 20 odcinkami, zależy jak długa będzie ta gra. Czy wolelibyście najpierw zobaczyć Cyberpunka? Który obstawiam, że będzie grą dosyć długą. Why not both? I Cyberpunk będzie obstawiam dosyć długi, bo jak możecie pamiętać po mojej serii z Avengers, który po prostu wycisnąłem tyle ile mogłem, dopóki coś się nie zepsuło w jednej z misji, takich nazwijmy to głównych misji pofabularnych, co jak wyczytałem na Reddicie i na niektórych forach, jest to dosyć częstym. Kurwa, znowu się ugryzłem. Jest to dosyć częstym błędem, który powoduje, że dana misja się nie wyświetla. Ała. Jest to błąd, który powoduje, że dana misja się nie wyświetla, choćby nie wiem co się zrobiło. Co może być dosyć czasami permanentne, czasami nie. U mnie to było permanentne, niestety i nie było opcji, żeby ograć sobie na spokojnie tego do samego końca Avengers. Więc jak wiecie, ja dosyć często lubię maksować, wyciskać z gry co tylko mogę, więc Cyberpunk może być naprawdę długą serią. Trapped. I spent years in Henry's fucked up world. Oh, never. When you sent him away, I could finally break free. That's why you're so important. You can finish this. Where is he? Where is my father? I don't know. I've been away for so long. Could you stay for a moment? Tell me how I'm all this. Thank you.
It all starts with a dead girl. About Lily. Did my father... No. He couldn't have. He wouldn't. He loved her too much. Both of you. So, what happened to her? What is this place? This is where he kept her. That cell back there. It only exists in one world. Keeps the other one out. He built it so that he could be alone. It is the only place he could feel. Separated from his powers. From me. Came in handy once Lily became unstable. Unstable? What do you mean? She's a medium too, Marianne. A powerful one. Guess it runs in the family. When Richard hurt her, it awoke something inside her. Something terrible. It was only a matter of time before it got out. It's what your father feared. What he tried to avoid. That's why he called me. But that means... Yes. She's still alive. There's still a way to save her. You have to find her, Marianne. Where is she? Where is my sister? As long as I can. I'm not leaving you. No. Jak my tu trafiliśmy? Gdzie dokładnie jesteśmy? Nie mam zielonego pojęcia.
Anyway, tak jak mówiłem, przed tą całą długą cutscenką, Cyberpunk będzie dosyć długą grą, znaczy długą grą, długą serią, bo ja tak jak mówiłem, lubię wyciskać z gier tylko tyle co się da, więc prawdopodobnie tak zrobię z Cyberpunkiem. Więc miejcie to na uwadze, że Cyberpunk będzie dosyć długą serią, więc jeśli was interesuje Resident Evil w moim wykonaniu, to... Au, 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 FPS-y, ała, pomoc. Może jednak zrezygnuję z Residenta też. Jezus Maria, Resident też mnie dojebie. Resident mnie dojebie, Cyberpunk mnie dojebie. Kurwa, teraz każda gra mnie dojebie. Zdecydowanie muszę zainwestować w ulepszenie kompa. Trochę nieprzyjemnie. Bym powiedział nawet bardzo nieprzyjemnie. Ała, Jezus Maria, ale pokaz slajdu się zaczyna. Tak więc no, tak jak mówię, jeśli was interesuje Resident Evil w moim wykonaniu bardziej niż Cyberpunk, to... Dajcie znać w komentarzach, bo tak mówię, z Cyberpunkiem się nam zejdzie. Jak grałem w Wiedźmina na samym początku tego kanału, jak ogrywałem Wiedźmina trójkę, to było coś takiego, że byłem na 50 odcinku, chyba ponad 50, jak nawet 60, a ja byłem dopiero od paru odcinków na Skellige. W poszukiwaniu Ciri. Ja je tam jeszcze nie znalazłem. Tak więc, no... grubo. No, ja wiem, że Wiedźmin to długa gra. Nie da się temu zaprzeczyć. Ale fakt, że na 60 odcinku ja byłem dopiero na Skellige, no to jest trochę... trochę na rzeczy. No i po prostu wyciągnąłem 20 parę odcinków z Avengers, które można było... które ukończyłem chyba w 13-14. Coś koło tego wydaje mi się. Lily, I didn't know. I couldn't remember. I'm so sorry. It's okay. It was better that way. At least you had a life. That day when the fire broke out at our house, I made a deal. The part of my soul that was tormented was set loose. You mean the monster? But why? Save you. It helped us escape the flames, but in return, I had to set it free. Free to devour, to destroy, to kill. The Neva Massacre. Yes. All those people died so that we could live. Because I lived, so did my demons. Father knew my powers were too dangerous. He left you at the hospital so you could have a normal life. And what about you? Did he try to... No. Maybe he should have.
but he couldn't bring himself to do it. Instead, he locked me away. But he only delayed the inevitable. The monster, it got out. And now you're here. You're the only one who can fix this. You. We both share our father's gifts, but also his fate. And the dream. The dream? But all I see is a girl. You. Shot dead. Here, on this pier. Hasn't it already happened? No. It's not the past you see. The dream. It's what I want to happen. What? It all ends in me. But no! You can't send a spirit away while the host is still alive. That's why you couldn't destroy the monster. That's why Sadness didn't want to go. But you're my sister. That's why it has to be you. I'm not strong enough. It won't let me. Only you can end this. Only you can fix what our father could not. Lillian, I can't. Please, don't I'm make sorry. Me do this. It's the only way to destroy it. To prevent further bloodshed. Lily? Mariette? What's going on? Skin suit. Now to small. Constricting. Outgrown. Gone. Not done yet, but it's getting there. There is another way. Marianne. No! What is she doing? It changes nothing! Like you said, I'm your only chance, aren't I? You need a medium strong enough to sustain you. The others? They only lasted for so long before you broke them down. Marianne, please. I don't want Maybe this. It's not your choice. Maybe this is my story after all. No! Stop Don't do this! Please, sister. Set me free! No! Stay back! Stay back! All has to be. It has to be you. You never stop. You finish this. Only you can end this. You can't always save everything, Butterfly. It all starts with a dead girl. Mówi na to, co się dokładnie wydarzyło? Nie, patrz! Ja absolutnie nie zrozumiałem tego zakończenia. Znaczy,
Nie mam pojęcia, co się mogło tam wydarzyć. Czy ona sobie strzeliła w łeb, czy ona strzeliła jej w łeb, czy ona jakoś zabiła tego potwora w końcu? Cholera jasno wie! Kto wie, może doczekamy się drugiej części, która nam to wszystko rozjaśni, a może to będzie druga część opowiadająca zupełnie o czymś innym. Jak... nie wiem, Blaze of Fear, Life is Strange... Nie wiem, w ogóle, jaki jest sens robić kontynuację gry, która nie jest kontynuacją gry? No goddammit, serio, autentycznie, dla mnie to jest po prostu... Dla mnie to jest trochę niepojęte, robić kontynuację, nie będąc kontynuacją. Po co, skoro to jest inna historia, inna fabuła? Czemu nie zrobić po prostu innej marki? Znaczy okej, okay, dobra, kumam, sprzedawalność, etc. Jak jedna marka, jak raz marka siada, to trzeba ją wydać do samego końca, ale... Styl dla mnie jest to trochę bez sensu. No cóż. To tyle. Tak kończy się przygoda Marianne. Mam nadzieję, że tym razem ją zobaczycie. Mam nadzieję, że tym razem zobaczycie finał tej serii, bo jak ja to się pochlastam. No i cóż. Tak się kończy przygoda Marianne, tak się kończy przygoda w The Medium, tak się kończy i przygoda nasza. Czy ja mogę to ewentualnie... przyspieszyć, że coś tam będzie jeszcze po tym? Coś jest. No cóż, no, jedyne co nam pokazało, że możliwe jest, że będzie druga część i która będzie prawdopodobnie opowiadać losy Tomasza. Może będzie, może nie będzie, może nam to opowie, może nam nie opowie, może nam coś rozjaśni, może nie. W każdym razie ja tutaj kończę 40 minut, prawie 50 nagrania, a ja mam jeszcze parę innych rzeczy do zrobienia, w tym swój prywatny projekt, którym się zajmuję. Tak więc, no cóż, kończę. Mam nadzieję, że materiał, tak samo jak i cała seria z mediów, wam się spodobała. Przepraszam za ilość FPS-ów, sorry, wiem, muszę podrasować sprzęt. Ale jestem trochę biedny. Wyślijcie mi kasę, jeśli chcecie. Nie, żartuję. Muszę jakoś ogarnąć kasę po prostu na ten sprzęt i będzie trzeba robić mały upgrade'ik. Może sama karta, może z procesorem, pożyjemy, zobaczymy. Jak mówię, albo teraz czeka nas Resident, albo czeka nas Cyberpunk. Dajcie znać w komentarzach, co was najbardziej interesuje. Ja sam jeszcze się na tym zastanowię. Żeby nie było, wasza opinia jest brana pod uwagę, ale jeśli stwierdzę, że jednak wolę Residenta, to będzie Resident. Po prostu chcę wiedzieć, na co jesteście wy bardziej chętni, żebym tak mniej więcej wiedział, na co się bardziej nastawiać. Jeśli stwierdzicie, że wolicie Cyberpunka, to się na tym zastanowię, przeanalizuję wszystkie tak, za i przeciw. Jeśli stwierdzicie, że jednak wolicie Residenta, to po prostu lecimy Residenta. Tak więc to jest nie tyle co informacja taka, że wy chcecie Cyberpunka, to będzie Cyberpunk, to będzie w zasadzie... Wy chcecie Cyberpunka, więc ja się zastanowię, czy ja na pewno nie chcę też Cyberpunka. Coś w tym stylu. Wiem, z Sagmat VM, nie ma to sensu, ale mam nadzieję, że to jakoś zrozumieliście. Tak więc kończę, do zobaczenia, do usłyszenia, trzymajcie się, na razie, cześć!